Dobra, to chodź, mamy to zrobić krótko teraz. Wszystkie drugie tak zrobię. Halce, jakaś dziewczyna! Anka, Hami i Prostaku. Oj. Kombinacje są Anka i dziewczyna. Donia. Jak Berni zobaczył o Donie w tym hakamore ześki, z połowy placu do mnie biegł, mówisz tym, elefant hakamor! Daj mu spokój. Kurde. Ej. No i kup. Elefant hakamor. O, z tej strony. To co, mam coś pomóc? Tak, bo ona ma kogoś w stanie. Moment. To akurat nie z tej strony, nie? Stój. Tak, ja mogę to tu. Co? Nie jest takie proste. Stoisz tutaj. Czekaj, by się stołek przydał bardziej, a nie ławka, bo... Czekaj. Zawarę to robi bezproblemowo. Teraz to i nie jest koordynator, bo połączmy stres. Stój. Czekaj, ona się stoi. Stój. Stój. Losiu. Dobra. Bomba. Ej, Łosiu. No ja na teraz musi chodzić. Chodź z nią, Kinga. Wiem, tylko muszę sobie przetrzymać. Proszę walczyć z tym, co z nią chodzi. No to ja też zacznę chodzić. Wow, come on.
damy radę. A, bo to tak na szachki odstanie. No to faktycznie miał prawo powiedzieć, że ten dwunożny to nie ten. No wiesz, to jest zupełnie do czego innego wymyślone, więc... Ale o czym? O kamerze. No tak, no ale po co mam mieć dwa urządzenia, jak mogę mieć jedno, które się przydaje i w samochodzie, i na jeździe? No można, nie? Ale można ciekawiej wydać pieniądze. Można ciekawiej wydać pieniądze. Co tam gryzie? Nie słyszę. To Zefir, ja też. U nas to rodzinne. Rasu, że zostanie z tyłu. A gdzie? Żółte, co żółte? Między stopą piasku, jedną i drugą, stoi tu. Tego tam nie było. A to srebrzyste, a nie żółte. No, może to jest srebrzyste. No to jest to, jakiś taka wiata, może coś będą budować i zaczęli od wiaty. Zefir nie zdzierżył maszerowania z tyłu zastępu i musiał przyspieszyć przynajmniej do czołówki. Donia, ty nie musisz skrywać do przodu. Ancia, ty będziesz tu dojechała? Tak? Tak, ale też tak po południu? Tak, chyba tak. Ancia się chyba z tobą gadać, jak to tyle, że sobie porządku wydał. No tak, bo teraz nie ma co tak rano jechać. Znaczy, bo to trzeba by bardzo rano, a bardzo rano ten śmiech. Musiał wleść, no. Widział. Anga, ty wygrałaś los na loterii, na wstępie. Ale co? Mówisz o tym koniu? Tak, tak. To jest tutaj. Po prostu nie zdaje się tam. Nie, 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 to on na jakiegoś robala się. Chyba nie kopie. Na robala się jakiegoś przymierza. Ale ta nie kopie na pewno. Robak. Zjady kopał. A powiem ci tak, Doni Pupka taka skrabniutka. Ciekawe jak ona wygląda. Ale ona jest wyższa niż zeszły. Możliwe. Możliwe. Ja to myślałam takiej tej. Ty uważaj, leży. Jak patrzę na was we dwójkę, to Zefir ma kupę, no, może 2 cm niższe. A które ma szerszą? Donia. A nóżki ma chudsze. Nóżki ma Zefir szersze. Ale on ma już takie, wiesz, mięśnione. A ona ma tam pusto. Słuchajcie, najszersze nóżki to ma Anka. A, Anka wygląda. Tak. No, Ześka chyba. No tak, ale z obecnych. Nieobecny, o nieobecnych się nie mówi. Jakby się lubicie, czy się nie lubicie? Chyba się lubią.
chociaż nie wiem. Chociaż one stały na jednym padoku, więc... No stają na jednym padoku, cały czas. Także to nie widzę, nie widzę jakichś oznak. A ty nie przedstawiłaś dalej jej do dziewczyn? Nie, ja nie przedstawię do dziewczyn. Niech tu zostanie, to jest dobrze. Ale zobacz, Bawaria z Anką sobie całkiem nieźle poradziły w stanie. Tak. Ale ona przyszły we dwie, wiesz, ona też by sobie pewnie poradziła, ale nie jest tak wygodnie po prostu. Bo nie jest na pierwszym padoku, jest razem z Rasuncem, także są do siebie przyzwyczajone i mogę je razem gdzieś brać. No dobrze, dobrze. A koleżanki to toczków nie noszą? Zaraz się okaże, jak po nieobecności półtora miesięcznej w terenie Zefir będzie szukał pretekstu, czy nie będzie szukał pretekstu. A jak szuka pretekstu, to co robi? Znaczy on się śmiesznie płoszy, bo on na ogół przypada do ziemi. Jak taki pies, który chce się bawić, nie? Więc ja nagle znajduję się metr niżej. Ale na ogół nie jest to dzika ucieczka w przeciwnym kierunku. Tak. Ale wiesz, no, zdarzało się, że mnie zadziwiał. No tak, taka sama opór za nami. My jesteśmy dzieci specjalnej troski. To było tu, tak? Tak, jak mocno wyskoczy, to coś widać. Robert ma taki sam potyk jak ja, moja rajdówka. Moje kieszenie są chyba większe. To ja mam jeszcze drugi z wyszytym imieniem Zefira. Będzie jeszcze okazja z pewnością. No tak, mogę się oddać. Jak sobie życzysz? Ja specjalnie idę tam, żebyś potem mogła się urzucić całą. Powiedz ci tak, nie jest źle. Pytałem, że spędziłaś na kawał koniu, no. No. Nie, to inny w ogóle koń. Ale tam też jest fajnie. Może i myślę, że mocy ma wystarczająco. Podmiar miał nadmiar mocy, ale był w porządku. Znaczy nadmiar mocy w tym sensie, że ja dla niej może jestem jakimś kątem dla niego. Thank you.
Nareszcie ci pozwalają prowadzić, więc nie ociągaj się. Tam? Mówię do Zefira, że nareszcie pozwalają ci prowadzić, więc się nie ociągaj. A tutaj... On lubi w ogóle? To znaczy tak, wiesz co, on dostaje amoku jak jest z tyłu. Ale z tym prowadzeniem to jak widzisz, o, no tak, troszkę się cofnęłaś, to zwalnia. Nie, nie jest tak, że nie prowadzi, bo zasadniczo w terenie jest sam. No tak, tak. Czuję za dużą więź ze stadem. Prosto jedziemy. Tak. No i dalej. To się ma domę, żeby mieć się robo, prawda? Różnie to ulgi bywa. Mhm. Idziemy. No tak, u mnie jest zielono bardzo. Kiedy ja to po prostu... mam kuszkę tam w nocy. Dzień dobry. Idź za chwilę, idź. Czekaj, bo chyba będzie super techniczny. A. Zdarza mu się robić to idąc. To dobrze, że nie zrobił tego przy tym samochodzie. Co to było? Przy tym samochodzie. Odstawiliby się o 5 metrów, a potem będę świeży zapach. Świeży? No dobra. No niewątpliwie świeży. Chcieli pojechać na wieś? Tak, ale nie ma ryzyka, że gdzieś się zachnąłby, że im oddało? Zawsze jest ryzyko. Nie no, ale jak będę się już tak czochał o gałęzie, że po kablach, to znaczy, że ścieżka jest za ciasna. O, jaszczurka. Może być jakieś skały na tym. Żeby wciągała głowę, bo nie ma co. No zobacz, to jest takie ewidentne właśnie, zobacz, o, widzisz tu. Tu jej brakuje grzyby, o, patrz. A dalej jest? Nie, dalej a nie, jest, dalej jest. Swoją. Aha, tak. No, tak. Albo coś ją złapało i udarło. Czyli zęba nie złapało. No tu zębów nie ma. Nie będziemy jeść. Zefir, coś ty taki senny. No i co? No dużo. No wiem, że tą ścieżką zwykle nie wjeżdżamy do lasu, no ale bez przesady. Wiem, że się to. No. Ty też masz ślady ząbków kolegów. Tak, no.
Przecież on jest stadne popychadło. Zawsze walczy o ambitne przedostatnie miejsce w stadzie. No tak. A kto jest ostatni? No on! Dlatego walczy o przedostatnie miejsce. Tak, już wrócone, że Donika już do Szczepuka. Ale miał swój dzień, przepychał. Jeszcze trochę jeszcze będziemy mogli pójść na grzyb. Nie, nie, wolę pojechać w teren. Dokładnie. A ja nawet nie muszę na grzyby chodzić. Niech inni chodzą, co lubią. Nie lubisz chodzić z łabę? Nie. Nie lubisz? Nie. A kto z was lubi? Ja nie jadę pies. Pająków. Robert, bierzesz na klatę pająków. No dobra, no. Tak, Robert jako jeden. Ale musisz mnie przepuścić. No dobrze, sam na scenie się przepuścić, dobra? Dobra. Bo to tak, że będziemy przepuścić. Ja będę brał je może nie na klatę, ale na toczek. Jest je na to, tak, aby się brał. Efir, ale odległość jakąś zachowuj przy kursie. No, miałaś mnie przepuścić? O. Ale ty tak robisz, tak? To dobrze. Pod warunkiem, że za tą pierwszą gałęzią nie, co się dzieje? Nie ma drugiej grubszej. Ale czy ktoś spadnie do oka? No dobra, za chwilę. Już nie cuduj. Uwaga, człowiek. Jak to nie? Wyścig po pająki! Pają ją z kolei. To jest wyścig po pająki. Kto zbierze więcej? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pani wygląda w tym lesie? Donia. Nie świruj, masz iść w odstępie, bo... No właśnie. Tutaj będą straszne kury, na ogół, i straszne psy. Tutaj był taki husky zawsze, który nie szczekał jako jedyny. O. Najlepsze są takie, co ciwcem podbiegają do płotu. Ale to panie szybko nie podbiegają. No i w lewo. Tak, to lewo. Tak.
smacznego. Na prostej tam za zakrętem jakiś spokojny galopik? Ja nie wiem, jak z możliwościami Zefira. On trochę ma już lat, nie? No tak, troszkę. Na parę kroków, żeby zobaczyć, co prędkość będzie. Dobra, damy mu chwilę odsapnąć. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. No pamiętajcie, że ja osiągam na własne prędkości w kusie, a w galopie to tak... No dobra, to nie mój. To na parę kroków. Dobra. Żadne tam galopady. Proszę, my poczekamy.
do niej trzeba szlachetną krew puścić, Andzia. No ciekawa jestem, jaką prędkość ustawiasz? 30? Nie, myślę, że jest 30 parę. No to, co to zaraz? No zobaczymy, zobaczymy. A bo tu masz pomiar potem? Tak. Powoli, powoli. Ja poprzednio byłam chyba na moim siodle, prawda? Ja poprzednio na niej byłam na moim siodle. Chyba tak. No to powiem ci tak, na niej, na tym siodle jest mi wygodniej niż na tamtym samochodzie. Staram się nie trzymać. Co on tak się podkręca? Nie, ja bym tak przyjechała do niej kopór. I się nauczyłam. Dałam jedną lekcję, konkretną. Wszystko i luźmy. Teraz już nie ma zupełnie luźnych wody. Nie, to mi to trzeba mieć kontrolę. Tak. Wtedy to mnie zrobiło, że były luźne wody. Idź lepiej, idź. Zdziwiony jest, bo nie po starej ścieżce. A, techniczny. Techniczny postój, no dobrze. Chodź. Dobrze, że za koniem nie trzeba papieru toaletowego wozić. Dużo za bardzo. Dużo byś woził. Ale to już ta kupa jest taka, że tak powiem, naturalna, nie? No mało... Bardzo w niektórych przypadkach też można... Mało odrzucająca na tle innych końców. No idźcie. Jak sam. Słyszę Zefir, no idźcie. A ja wiem, to była stres kupa, bo zakręciliśmy nie tam, gdzie trzeba. Zefir, nie toruj drogi, chodź. Tu. Gdzie? Bym chciała, żebyś miała łeb przy ziemi, to byś to powiedziała. Robot jakoś słabo te pająki zbierasz. Bo one są wszędzie, nie jestem w stanie wszystkich zebrać. Bo ty jako dobry kolega powinieneś jechać tak, wiesz, o. Tak na Pegazem. A ty co, tak nagle, szybciej? Zefir, tak, w tym kierunku jedziemy, nie do domu. Mało ludzi jakoś. Tak. Jak na taką pogodę. Tak. I na weekend. Bonanza po prostu. Thank you.
robale. Wiem, nie śpi. Przepraszam. Zefir ma zygzaka akurat. Sama? Nie, Zefir ma tryb chodzenia zygzakiem. I ogólnie wkurzania się na wszystko, co lata. No tak, to nie jest to przyjemne. No, nie dziwię mu się. Dlatego fajny był wyjazd nad morze, bo jak wiało od wody, to zabierało. To nic, to niczego nie było w powietrzu. No to jest kołusza. A za nami się ciągnie taka cała procesja chętnych do skorzystania. No, niestety. Byłaś psikana środkiem asfaltowym, jak nie wrzucą do ciebie tak. Ale latają, nie? To dziwne by było, żeby nie było żadnych śladów. A gdzie jedziemy, Robert? Prosto. Prosto. Na razie prosto. Oho. Tak jest. Byłeś ambitny, to bądź teraz też. A ja nie. A w lesie. Co to było, kawałek? Może tak być, że ona dochodzi tam do 7-2. Tak, ona dochodzi do krzyżuna. Ja się zastanawiam, co się tak odłupało przed chwilą, bo widziałem, kawałek poleciał i tak, czy to kto? Czy to gałąź? No, było tak, tak. Tak się zgubił? Nie wiem, taki kawałeczek leciał czegoś, co wyglądało trochę jak kopyto, ale... No, mogło się to odłamować, bo mają przerośnięte. A bo chodź. A teraz jest skórka? To widzę, wszystkie takie tutaj są prawie. Tak to chcesz, a tak wracam w skórze, no. I zrób kupę. Nie, nie teraz. No to teraz zrobię, bo na zaraz się wymęduję. Nie, z drugiej strony niech sobie nie trzyma, bo jak wystrzeli to... Co, Anka? Tak, w sensie nie trzyma kupy w sobie, bo jak wystrzeli. No to jest. A już biegł, teraz będzie takie, wiesz, no... Symboliczne, sygnałowe. O, wyrwało się.
prosto. Tędy, możesz dojść tam bez takich jak na krzykcie, takim dużym. Jest taka też prawie niebieskusza. Nie. Oddałeś się do niebieskiego. No tak. Męczyło się konisko. No i bardzo poczekać, bardzo? Nie. Nie. Dobra. Krzyj. Nie wiem, dlaczego mnie obcięła. Nie, nie, właśnie chodź. Tam mam, bo tam mnie nie obciera. Aha, okej. Okay. I tam mam bardziej schowane. Chodź. Może dlaczego ja tak się przyżyłam? Anka, poczekaj, bo mam... No. No, bo ja to zakręciłam, bo... Za... od ramówki. Poczekaj, Ja cię będę wydarzył. Aha. Wykrzydzałaś. Ej, Zefir, nie umieraj. No właśnie, gdzie tylko? Chodźmy tu, chodź. Ojej, ale mu idzie to. To nie wiem, co wy robicie. Nie, próbujemy jechać prosto ogólnie, ale on jest umierający. Wiesz, on może mi stoczyć. No. No. Drogą. No dobra, jak uważacie, no cofamy się. Cofnięcie się. No dobra. No dobra, dobra, bo faktycznie było parę galopów. Było parę galopów. Dobra. No to obracamy się. Nie, już nawet się nie obrócimy. Zefir, do domu idziemy. Ale... Nie ma szans za nie, bo jest za ciężki. E, patrz, o, odzyska życie, zobacz. No, tak, właśnie myślałam, że na powrót do domu mu jeszcze wystarczy. Nie, ten azymut był po prostu. Dobry jest. No, to wyjątkowo ci tak dzisiaj pozwolę. Nie mam tego zabrać i popierdalać na 18-letnim facecie i mówić, że ma być szybko. No. Powiedz, ja jestem już starszy, wiesz? Wiem. Tak, wiesz, ten senior pomału. Nie no, ja na ogół na takich wycieczkach to daję jemu regulować tempo. To może być jakiś ten, żeby to nie było to samo. Jak sobie życzysz? Jak chcesz. To nie wiem, czy on znowu sił mnie straci. Może być. To nie ten droga. Bo to jest 7K. Tak. A, no tak, idę tam. No, skręcimy tam. Rozka, łeb trzymaj tam, gdzie masz trzymać. Andrzej ma dzisiaj dzień. Na co? Na pływanie. No nawet mam na dzień. Bądź tak, odżywiona, rozdana. O jest. O własne nogi się zabijesz, kolego. Sama, wiesz, zrała. Przecież to na nią nie chyba codziennie. Ja to tablet na mnie na nią nie chcę. Nie mam czasu, ja tu nie przyjeżdżam od tak. Tak, bo teraz nie mam co złodowni, nie? Bo ciebie też nie było, no właśnie. Słuchajcie, kiedy robimy tego grilla? No właśnie, chciałam powiedzieć, że może nie jestem najbliższy, tylko na serce. No to mało. Tylko w sobotę. Powiem tak, ja nie wiem, czy ja za dwa tygodnie będę. No tak, bo ja sobie zaprosiła parę osób, ja bym zaprosiła parę osób, to zawsze po dwie cerki dla mnie grała. To może nawet za to moi znajomi z Islandii, bo nie dotarli jeszcze z wórka. To znowu bym. Zefir już nie może, musisz zwolnić.
No to co, Zefir, wykrzesasz jeszcze trochę kłusa z siebie? Nie, poczekaj, dajmy do skrzyżowania mu dać, tylko to. Nie, zapytowuję się go, czy kłusem by trochę jeszcze pojechał. Po skrzyżowaniu kawałek podkuszyłem. Na razie nic nie by pojechał. A jaką z tym kopytkiem? Wyleczyło się? No, wygląda na to, że wyleczyło się. Oj, wiesz, no jak zmienia opatrunek, to on jest akurat taki. No co jest? Chodź, chodź. No to tak samo zmotywujemy to. No. One ma tak, wszystkie mają duchy pokryte owadami. Bo te środki są w sumie dobre, dopóki się koń nie skończy. Nie skończy, a one duchy mają po prostu skończy. To by musiałby być taki środek, które one zjadają i wypacają, to wtedy miałoby to jakieś szanse. Tak, no ale to wiesz, to wtedy nie byłoby, ale to... one chyba dostają to, nie wiem. No ale widać, jaki on jest skuteczny. Się cieszy, że on ci ten czosnek je, bo niektóre konie nie chcą czosnek. Obetrzeć o tego, Zefira. Ona cały czas podstawia się Zefira pod nogą, żeby ją klapnąć. Ja na to trochę pozwalam, bo rozumiem, że może być dużo, tak powiem, rozjuszona. Tak średnio. Powoli, powoli, zobacz, jak pognał. A taki był umierający koń.
Czyli on jeszcze może. Tak jest. On wie, że ta ścieżka prowadzi w kierunku domu. Anka. Nie ma tak. Dostałaś dwa, ale trzeci raz nie ma. Co? No wykonywa się. Ale jak one się nauczyły radzić sobie, że tak powiem, Antonia też podchodzi specjalnie. Zatem każą ci się dzielić ogonem. Ale tak, jeszcze tak naprawdę to ty się powinnaś tym ogonem dzielić. Jest największy. Tak. Bezwzględnie, jest ogoniaste. No wiesz, ale ona jak machnie ogonem, to nokautuje. Masz jakieś nieszczelności. A ty będziesz wiedział, gdzie skręcić do domu? Z dala od butelek. No i gdzie teraz? To on wybrał. Musi, bo to ten do domu. O, tylko woli. O matko, ja tej samej tej składzie jeszcze w nie były pustyni. A czy to Zeszka była? Zeszka? Bawaria? Nie, Janka, no. Z tego zostało Janka. Ale to wtedy miała taki przerób, że ja to podzielałam, że ona ma tam jeszcze coś w dzielnicach. No ale to był chyba nie taki pierwszy większy teren. No ona to był pierwsze spotkanie ze mną po tym, bo w przywiezieniu. Nie, chyba nie, chyba wcześniej gdzieś tutaj gdzieś były źle. A może i tutaj, tak, no bo nie pojechałybyśmy, tak. To wtedy zrobiliśmy ile, Robert? 50 km? No bez przesady, nie. Nie, 50 km to była szybkość największa. Tak, 47,5. No. A zrobiliśmy, nie wiem, 21. No, to, to prędzej. Ale 50 km to jest od cholery. Już jest sobie, to nie daj Boże, stopią, to stracimy nogi. Właśnie. No. Utraciłeś przewodnictwo.
Jest kupa. Po której od razu lżej się jej zrobiło. Musiała oczywiście uciec z niej tak drobniej. Dobra, wrzuciła bala. Oj, coś za chwilę tak jakoś nie jest za blisko, dobrze? Coś mu się nie podoba ewidentnie. Ale nie chcę, ja mówię, że chcę. Mogę. Swoją komórkę. Ale chcesz czy nie chcesz? Nie, wszystko nam jedno. Nie no, w prawo. To w prosto to są... A o to ci chodzi. Mogę jechać pierwszy. No chcę, bo za chwilę coś czuduję. Tutaj pan ma miód i można się z nim umówić na ten miód. Tylko że jakoś bardziej ku jesieni. No tak, bo się rozpierają. No rano, rozpierają wagę. On tu zawsze... Czy mogę zwrócić na uwagę? Możecie. Za chwilę tu zawsze skręcał w lewo, więc...
się zdziwił się. Tak, poszedł w ścieżkę. Bonanza. Po prostu. Dobra, jest model potwierdzają. A ja lada chwila, lada będzie miała każdą Powoli, powoli. A to cały czas się kręci? Tak. A skąd to? Bo słyszę przy wstrząsach, słyszę jak mi alarm się włącza. Aha, tak? Tak. A to może muszę wyjąć? Nie, nie, no że uwaga, pewnie wypadek i trzeba nagrywać. Znaczy on nagrywa cały czas, ale te takie ze wstrząsów zachowuje na stałe. Nie? Ja najchętniej tę opcję bym wyłączył, bo to mi potem powoduje problemy w edycji tego, no ale... Tak jest, tak normalnie, jak się nagrywa ciągle, to jest jeden plik, jedna minuta. Tak. A jak nagle jest ten alarm, to się robi tak ni w 5, ni w 10. Aha, no tak. Więc nie wiem, jak to będzie przy obróbce dużej ilości. To będzie albo bardzo mozolne, albo jeszcze, nie wiem, napiszę do tej firmy może jakieś narzędzie zrobią do baczowego przetwarzania. Dońca Wolfa, do Paulek. Ancy, jak to puszcza w drodze, to się ładnie wybrać. To ona się wtedy jak zabierze, to się zabierze ze sobą. A jak nie zdąży grzyby, to ogon. Nie, to tak, cały czas trzymać grzyby. Bo jak nie, to wyciśnie można łapać od dąsów. Tak, ma taką piskę małą, nie? To pytałaś się, dlaczego nie ma tam grzyby. No właśnie dlatego, że je trzymają. Nie jest wykluczone, że trzymadełko się urwało. Ale nie, ja ostatnio nie jeździłam i się trzymadełko nie urwało. Nie mogę to za bardzo złapać, bo to nie weźka trzyma tego mnie. Nie, no nie przesadzaj, masz za to złapać. To jest tak, to wie to. Tylko tyle. No wystarczy, możesz się na tym powiedzieć. Nie tak długo. Nie wiem, czy na to Anna. Anna na to nie. Ręce. Jest
tak żywa by mi niewiele dała. Nie wyciągnęła. Ale to ściągnęła, to jest poprawne. Więc z reguły miałam lekcje latania w bok, to nie? W bok, w przód, ale z góry nigdy. To zawsze do tej strefy w bok, to po prostu bok. Aż mnie tu pupa bolała, tak dostałam po prostu. Pytanie, jak ją bolały plecy? To nie będzie trochę. Thank you.
Chodź jeszcze, tak. Chodź, 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 chodź. Ty nie zrzuciła jej, nie? Ona siadła sama, tak? Nie, ona wiesz, siadła, wzięła siodło, chciała ją zostawić na trawie. Zostawiła. Ja jej nie chciałam, nie? Bo potem no, pod siodłą zrobię. Tak, to się na siodło, wezmę bawali, będzie na trawę, nie? No i za mną, nie? Dania stwierdziła, że ona ma inną. Trawa wcale już jej nie jest tak niezbędna do życia. Zaraz sobie też. Rozplączemy. O Jezu, taki to mokry. No troszkę pod spodem jesteś, kolego, spocony. O, ajaj. Ale błoto z tego wyszło. Kolego. Mówisz, że dama ma inne plany? Tak, to był długi pomysł. Zrobiła mi i siodło, ona sobie poszła. daleko nie pójdzie, więc usiadłam sobie na wodach, ona ma... Nie wiem.